Jezus udał się na Górę Oliwną rano, znowu przybył na teren świątyni i cały lud zaczął się zbierać przy nim. On usiadł i uczył ich. Wtedy uczeni faryzeusze przyprowadzili jakąś kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i powiedzieli mu: Nauczycielu, ta kobieta została przyłapana na występku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to dla poddania go próbie, by móc go oskarżyć. Na to Jezus, pochyliwszy się, rysował palcem po ziemi. Gdy nie przestawali go pytać, wyprostował się i rzekł im: Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu, pochyliwszy się, rysował po ziemi. Gdy oni to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, zaczynając od starszych. Został sam i ta kobieta stojąca po środku. Jezus wyprostował się i zapytał ją: Kobieto, gdzie oni są? Żaden nie wydał na ciebie wyroku? Odpowiedziała: Żaden, Panie. Jezus rzekł: I ja na ciebie wyroku nie wydaję. Idź, a odtąd już nie grzesz. Drogie siostry, drodzy bracia, zostaliśmy zaproszeni przez papieża Franciszka do tego, by stanąć na miejscu mizery, by zająć miejsce kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. I mówiliśmy o tym, że nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne. Mamy w sobie szereg oporów, które od zawsze towarzyszyły Kościołowi w kontekście tej Ewangelii. Ale papież Franciszek nas do tego zachęca, byśmy mogli zostać otuleni miłosierdziem miłości. I wyjątkowy to dzień, bo właśnie dzisiaj przypada 5. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. I zobaczcie, jesteśmy w tak bardzo szczególnym momencie Kościoła, kiedy wielu ludzi, nie tylko świeckich, ale też i duchownych, opanowała jakaś diabelska pycha, że się im zachciało papieża pouczać. Na taką skalę chyba w historii Kościoła jeszcze nigdy to nie miało miejsca, żeby ta diabelska pycha tak zawładnęła ludźmi. Bo albo wierzymy w prymat Piotrowy i wierzymy, że konklawę wyłania Piotra naszych czasów, następcę świętego Piotra, albo zwińmy te zabawki. Pozwijajmy to wszystko, zróbmy sobie każdy oddzielnie jakiś kościółek i róbmy sobie jakąś religię, ale już nie utrzymujmy tego stanu. Papież Franciszek na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie powiedział takie zdanie, kiedy zapraszał ludzi do Panamy. Papież powiedział tak: Nie wiem, czy ja będę w Panamie. Nie wiem, czy ja tam będę. Ale będzie tam Piotr. Ale będzie tam Piotr. I myślę, że to jest najlepszy komentarz. Dlatego przepraszam za tą dygresję, taką troszeczkę obok rekolekcyjną, ale chcę was dzisiaj z całego serca prosić za papieża Franciszka, który jest autentycznie umęczony oszczerstwami, fake newsami, oczernianiem go także przez jego braci. Ostatnio nawet w jego obronie stanął papież emeryt, Benedykt XVI, który bardzo mocno wypowiedział się, że to są kłamstwa wypowiadane pod adresem papieża Franciszka. Więc kochani, może i te rekolekcje są dla nas takim też momentem, w którym chcemy odnowić wiarę w prymat Piotrowy. W prymat Piotrowy w naszym Kościele. I ten Piotr naszych czasów zaprasza dzisiaj, byśmy stanęli na miejscu kobiety pochwyconej na cudzołóstwie i by w naszym życiu doszło do tego samego wydarzenia, jakie miało miejsce w życiu tej kobiety, kiedy wyznała swoje grzechy przed Jezusem, została rozgrzeszona przez Pana Jezusa i otulona miłosierdziem. Kiedy doszło do tej spowiedzi? Słuchajcie, jest taki jeden moment, gdzie Jezus mówi: Kobieto, nikt na ciebie nie wydał wyroku, a ona mówi: Nikt, Panie.
To jest jej wyznanie grzechów. Nie mówi, nikt na mnie nie wydał wyroku, bo nie miał za co, odwal się ode mnie, mogę sobie sypiać z kim mi się podoba, nie zaglądaj mi do łóżka, odwal się ode mnie. Nie powiedziała tak Jezusowi. Z pokorą przyznała się do winy i powiedziała, nikt, Panie. I Jezus udziela jej rozgrzeszenia, mówiąc, ja nie wydaję na Ciebie wyroku. Idź i od tej chwili już nie grzesz. I zostaje otulona miłosierdziem miłości. Co jest potrzebne, żeby doszło do takiego wyznania? Dwie rzeczy są potrzebne. Pierwsza jest potrzebna świadomość grzechu. Czyli musimy mieć świadomość grzechu. A druga rzecz to pokora, która zgina kolana w konfesjonale. Bez pokory sama świadomość grzechu nie wystarczy. Zobaczcie, wielu ludzi dzisiaj ma świadomość, że źle robi. Wielu ludzi ma świadomość, że grzeszy. Ale nie zmienia tego, nie wyznaje tego w konfesjonale. Dlaczego? No bo ma z tego określone, nie wiem, korzyści, profity, przyjemności, zależności jakieś biznesowe, towarzyskie, etc. Nie wyznaje tego, bo brakuje pokory. Żeby mogło dojść do wyznania, musi być i świadomość grzechu, i pokora, która zegnie kolana. I zobaczcie, jak niesamowicie Pan Jezus przygotował grunt pod to wyznanie. Jak Pan Jezus pozbył się wszystkich oskarżycieli, gdzie został sam na sam z mizerą, gdzie nie było świadków już. Był tylko Jezus i ona. Nie przypomina wam to konfesjonału? Gdzie nie ma świadków, gdzie jesteśmy tylko my i Jezus. Bo jeżeli wierzymy w sakrament kapłaństwa, to wierzymy w to, że kiedy ksiądz wypowiada formułę rozgrzeszenia, to już nie ksiądz ją wypowiada, tylko Chrystus ją wypowiada. Kiedy wypowiadamy słowa konsekracji nad chlebem i winem, to nie my to już wypowiadamy, to Chrystus wypowiada. Jeżeli mówimy, że ksiądz jest drugim Chrystusem, to nie dlatego, że wygląda jak Pan Jezus, czy cały czas robi to, co Jezus. Bo do tego nam daleko. Choćby popatrzeć na mój wygląd, nie? Mam mniej więcej tyle lat, co Pan Jezus, jak umarł na krzyżu, a On miał jednak znacznie bujniejszą fryzurę i nie miał takiego brzucha. Więc nie w tym jesteśmy podobni. Ale kiedy wypowiadam słowa formuł sakramentalnych, to już nie ja je wypowiadam. To Chrystus je wypowiada na mocy sakramentu święcego. Dlatego zobaczcie, Kościół tak zabezpieczył ten sakrament pokuty i pojednania, sakrament uzdrowienia wewnętrznego. Zabezpieczył nawet tajemnicą spowiedzi. Zobaczcie, że gdyby ksiądz zdradził tajemnicę spowiedzi, to natychmiast popada w ekskomunikę. Jest wyłączony z Kościoła. Nie może sakramentów przyjmować, nie może sprawować. A grzech może mu odpuścić tylko papież. I dzisiaj jeszcze misjonarze miłosierdzia. Tak Kościół obwarował sakrament pokuty, żeby człowiek czuł się bezpieczny w tym wyznaniu. Tak ważnym jest, by nie ulec pokusie dzisiejszego czasu i stwierdzeń, jakoby wystarczyło wyspowiadać się Panu Bogu bez pośrednictwa sakramentalnego odpuszczenia grzechów, bez pośrednictwa kapłana, bez rozgrzeszenia. Zobaczcie, że w wielu tak zwanym świecie zachodnim, czy to w Europie Zachodniej, czy tu w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach wyrugowano sakramentalną spowiedź. I to jest z ogromną stratą dla ludzi. Ja miałem takie doświadczenie, kiedy pełniłem posługę egzorcysty, że jedną z głównych przeszkód do uwolnienia osoby były nierozgrzeszone grzechy. Niejednokrotnie, kiedy dochodziło do pytania złego ducha, dlaczego nie może wyjść z tej osoby, jaka jest przeszkoda do wyjścia, to często był właśnie zatajony albo nierozgrzeszony grzech.
Więc doprowadzałem zawsze te osoby do świadomości ponownie. Pytałem, czy taka rzecz miała miejsce. Wyspowiadała się z tego grzechu. Rozpoczynaliśmy kontynuowanie egzorcyzmu i złe duchy wychodziły. Ale po sakramentalnym rozgrzeszeniu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby stanąć na miejscu mizery i wyznać nasz grzech. Wyznać nasz grzech, żeby Jezus mógł nas otulić miłosierdziem miłości. I kochani, tak jak mówiłem, ta świadomość jest konieczna i konieczna też jest pokora, która zgina nasze kolana. Zobaczcie, że nasza mizera przeszła bardzo szybką i brutalną szkołę pokory. Brutalną szkołę pokory. Oczywiście nie tylko w tym, że został zdemaskowany jej grzech, że została nakryta na grzechu, obnażony jej grzech. Ale cała sytuacja była wielką szkołą pokory dla niej. Nie wiemy, co stało się z człowiekiem, z którym grzeszyła. Możemy domniemywać, że został zabity na miejscu. Dlaczego? Bo Księga Powtórzonego Prawa mówi, że oboje powinni zginąć. Dlaczego nasza mizera nie zginęła na miejscu, tylko została przyprowadzona przed Jezusa? Bo Żydzi chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Chcieli jeszcze przy okazji załatwić Jezusa. Bo prawo żydowskie karało za cudzołóstwo, a prawo rzymskie, które wtedy obowiązywało, bo Rzym okupował Izrael, nie karało za cudzołóstwo. I Żydzi sobie to tak wymyślili, że przyprowadzą tą mizerę naszą przed Jezusa, on raczej kamieni na nią skierować nie pozwoli, to będzie znak dla nas, że jest kolaborantem, że trzyma z okupantem, że jest zdrajcą narodu i będziemy mogli go zabić. Dlatego ją wzięli przed Jezusem. I wyobraźcie sobie tę drogę, którą ona musiała przejść. Ona nie mogła nawet marzyć przez chwilę, że jej życie się nie skończy za chwilę. I straszna śmierć. Wyobrażacie sobie tak tę śmierć przez ukamienowanie, gdzie rzucają w ciebie kamieniami, aż wydasz ostatnie tchnienie? Chyba każdy się wtedy modli, żeby kamień trafił w takie miejsce, żeby po prostu odebrał świadomość. Straszna męka. Pomyślcie sobie, że ktoś stoi w tym miejscu, jest skazany na śmierć przez ukamienowanie i dojdzie do drzwi i tam spadną kamienie. To pomyślcie sobie, czym byłby każdy krok. Można nabrać pokory. Więc nasza mizera przeszła właśnie taką brutalną szkołę pokory. I to pozwoliło jej zgiąć kolana przed Jezusem. Przypomnijcie sobie inną kobietę cudzołożną z Ewangelii. Niektórzy egzegeci nawet twierdzą, że mogła być to ta sama kobieta. Kiedy Jezus był u jednego z uczonych w piśmie, faryzeuszów, na uczcie i wchodzi kobieta, o której słowo mówi, że wszyscy wiedzieli, że prowadzi życie grzeszne w mieście. Że jest prostytutką. I wchodzi ta kobieta i pada przed Jezusem na kolana. Podwija Jezusowi tunikę, wylewa na jego nogi drogi olejek, zaczyna włosami ten olejek wycierać i całować nogi Jezusa. Słuchajcie, potężny skandal. Tam się wydarzył potężny skandal. Dlaczego? Bo według Żydów, żeby zgrzeszyć z prostytutką, nie trzeba było iść zgrzeszyć, jak my sobie to dzisiaj myślimy. Wystarczyło, że prostytutka się kogoś dotknęła. To już się zaciągało nieczystość rytualną. Nawet przypadkowo. I Żydzi mówią, gdyby on był prorokiem, to by się nie pozwolił dotknąć, bo by wiedział, że ona jest prostytutką i zaciągnie nieczystość. A Jezus pozwala na tak intymne gesty. Wszyscy są zgorszeni. Potworny skandal. Wyobraźcie sobie, że ja sobie siedzę tu w czasie mszy świętej. Przychodzi tu kobieta, o której wiecie, że Feniks jest prostytutką. Podchodzi, podwija mi ornat nogawki, zaczyna mi wylewać jakieś perfumy na nogi i całować mi nogi. Co byście powiedzieli? No pierwszy raz to się nie spotkali, nie?
Facebook, transmisja live, od razu wszystko, kurczę. Takich rzeczy jeszcze w naszej parafii nie było. Ale ja jeszcze bym nie zgrzeszył w tym momencie. A Pan Jezus według Żydów już zgrzeszył. I co Jezus robi? Jezus mówi, odczepcie się od niej. Dajcie jej spokój, bo tylko ona miała na tyle pokory, żeby zgiąć przede mną kolana. Nikt z was, tylko ona. Pamiętam takiego księdza, mojego współbrata, sercanina, któremu pomagałem podczas jednego roku, podczas Triduum Paschalnego w Stockport koło Manchesteru. Taki Anglik starej daty, 80-paroletni ksiądz, który posługiwał takiej 600-osobowej grupie angielskich katolików. I poleciałem tam pomóc mu w głoszeniu słowa podczas Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. I wyobraźcie sobie, kochani, że zaczynamy Triduum w Wielki Czwartek i na początku mszy świętej przychodzi do tego księdza taki dwumetrowy facet z miską wody, ręcznikiem. Ksiądz mu daje ornat, bierze tę miskę, ten ręcznik. I ja szukam wzrokiem tych 12 mężczyzn przygotowanych do obmycia nóg. Jak Wielki Czwartek, jak podczas ostatniej wieczerzy zrobił to Pan Jezus. Przygotowanych mężczyzn z umytymi, wypachnionymi stopami, które miała dla tradycji musnąć kropla wody. I słuchajcie, nie widzę tych ludzi. Patrzę, a proboszcz bierze tę miskę, ten ręcznik, idzie w kościół i pada na kolana przed pierwszą osobą w ławce, ściąga jej buty, skarpetki, zaczynają umywać nogi, a później te nogi całuje i wyciera tym ręcznikiem. I na klęczkach przechodzi do kolejnych osób. Na klęczkach. Pomyślałem sobie, Jezus, żeby tylko ktoś do mnie nie podszedł z miską i ręcznikiem, bo ja nie dam rady. I jeszcze myśl mi się ta nie skończyła, jak ten sam wielki facet stał z miską wody i ręcznikiem, mówi, Fader, dawaj ornat i idź w kościół myć nogi. A ja mu mówię, że ja nie jestem w stanie, ja nie dam rady tego zrobić. A on mówi, ale dlaczego? Ja mówię, bo ja dopiero przyleciałem, nie? A on mówi, ale jakie to ma znaczenie? Mówię, jest Wielki Czwartek, masz iść myć nogi. A ja mówię, ale ja naprawdę nie dam rady. Proszę mi wybaczyć, ja nie dam rady myć tych nóg waszych. A on mówi, ale dlaczego? Przecież ty masz być jak Jezus. Dlaczego nie chcesz myć nóg? Ja mówię, bo to są angielskie nogi. Ale widziałem, że jemu nie było w ogóle do śmiechu. Zdenerwował się, zaczął mi ściągać ornat, więc ja, żeby nie robić scen, ściągnąłem ten ornat, wziąłem tę miskę, tak idę po przekątnej kościoła, myślę, prawie może proboszcz skończy, wrócimy do ołtarza, nie? Ale proboszcz nie kończył. Ten dziadziuś przesuwał się na kolanach od człowieka do człowieka i mył nogi. Najtrudniej było przy pierwszej osobie, później już jakoś poszło. Ale wiecie, co mnie przeraziło? Ile we mnie było buty, zatwardziałości, pychy, która mi nie pozwalała zgiąć kolan przed tymi ludźmi. I wiecie, co mnie przeraża dzisiaj? Że jak ktoś by teraz stanął przede mną z miską i ręcznikiem, to miałbym te same opory. Mam w sobie tą samą pychę, tą samą butę, tą samą zatwardziałość, która mi nie pozwala zgiąć kolan. Dlatego papież Franciszek mówi, Pan Bóg chce nam pomóc doprowadzić do tego wyznania, przez co daje nam wewnętrzne sanktuarium, wewnętrzną świątynię, którą jest sumienie. Papież w liście Misericordia et Misera przypomina o sumieniu, że właśnie w sumieniu Bóg od najmłodszych lat komunikuje nam co dobre, a co złe, że sumienie nam mówi o tym, jak mamy żyć. I papież mówi, człowiek XXI wieku musi się zatroszczyć o sumienie. Nie może pozwolić, żeby to sumienie zostało zaorane. Bo zobaczcie, człowiek bez sumienia jest potworem, jest gorszy jak zwierzę. Nawet zwierzę na bazie jakiegoś instynktu wie, że zabija się wtedy, kiedy trzeba się obronić albo zjeść.
A człowiek bez sumienia jest potworem. Mamy tego mnóstwo dowodów na całym świecie, że człowiek bez sumienia jest potworem. Nie trzeba pewno nieraz daleko szukać. Ja jakiś czas temu przeżyłem taką sytuację na autostradzie z Tarnowa do Krakowa. Był remont autostrady i zwężka z dwóch pasów do jednego, bo w Polsce na highwayu mamy tylko dwa pasy. Nie tak jak wy tutaj. Więc jak remontują jeden, no to jest koniec. To tylko jeden już zostaje. Nie? I zjechałem na lewy, bo prawy się kończył. Ale patrzę w lusterko, że jedzie taka Skoda Octavia z takim impetem. No i gdybym nie uciekł na remontowaną część, no to uderzyłby we mnie ten samochód. I kiedy skończył się ten remontowany pas, już mieliśmy dwa pasy, wyrównałem do tego auta. No i tak z dezaprobatą pokręciłem głową dla tego, co zrobił ten kierowca. I zobaczyłem, że tam w środku siedzi 5 facetów ostrzyżonych czy ogolonych jak ja, tylko że oni nie mieli szyi. Ja jeszcze trochę szyi mam, oni już nie mieli. No i kierowca, widząc mnie i mój gest, niewiele myśląc, odbił w lewo i chciał mnie zepchnąć na barierkę, nie? Więc ja wyhamowałem, zjechałem na prawy pas, oni przejechali na lewy, wyrównali i chcieli mnie znowu na prawą stronę zepchnąć do barierki, nie? Więc ja przyspieszyłem, już wiedziałem, że mam z jakimiś wariatami do czynienia. Oni też przyspieszyli i słuchajcie, wymieniliśmy się jeszcze pasami, ja byłem na lewym, oni na prawym. No i ten kierowca otwiera szybę, pokazuje, że mnie zabiją, nie? A pasażer spod siedzenia wyciąga taką wielką siekierę. I ten kierowca znowu próbuje mnie zepchnąć na barierkę, nie? Białe południe, nie? Na szczęście oni mieli pewnie pół tony ze sobą, a ja miałem tylko 100 parę kilo, więc byłem lżejszy i udało mi się uciec. Zjechałem do Krakowa, pojeździłem pół godziny po Krakowie, wróciłem na autostradę, nie? Ale słuchajcie, jak trzeba mieć zryty czosnek, albo co trzeba wąchać, albo zażywać, żeby takie rzeczy czynić. Żeby jeździć siekierą i w biały dzień próbować kogoś zarąbać ją na autostradzie kogoś. Więc albo trzeba coś wąchać, brać, nie wiem, albo trzeba nie mieć sumienia. Jak nie masz sumienia, jak zaorasz sumienie, to potrafią przyjść najbardziej potworne myśli, które człowiek jest w stanie zrealizować. Najbardziej potworne. Dlatego papież tak bardzo w liście Misericordia et Misera uczula na to, by zatroszczyć się o sumienie. Papież mówi tak. Ludziom, którzy chcieli ją osądzić i skazać na śmierć, Jezus odpowiada długim milczeniem, które pozwala głosowi Boga ujawnić się w sumieniach. Zarówno w sumieniu kobiety, jak i jej oskarżycieli. I dalej papież mówi, to właśnie ten głos Boga w naszym sercu pozwala nam na przyznanie się do tego, co złe, by móc zostać okrytymi miłosierdziem, gdzie od nadal istniejącego stanu słabości i grzechu większa staje się miłość. Gdzie od nadal istniejącego stanu słabości większa staje się miłość. I to sumienie, i ten głos sumienia prowadzi nas, kochani, do kolejnego etapu, jakim jest żal za grzech. Żal za grzech. Papież przypomina kolejny warunek dobrej spowiedzi, dobrego wyznania. Żal za grzech. Żal za grzechy, który często przez katolików, przez chrześcijan jest źle rozumiany. Bo często ludzie rozumieją żal za grzechy jako żałowanie czynności grzechowej, którą się popełniło. A nie o to chodzi w żalu za grzech. Nie chodzi o żałowanie czynności. Nieraz ludzie przychodzą do konfesjonału i proszę księdza, no nie wiem, czy mogę otrzymać rozgrzeszenie, bo ja w ogóle nie żałuję tego, co zrobiłem, bo to było fajne. No, większość grzechów jest fajna. No. Umówmy się, no tak to byśmy ich nie popełniali. To nie filozofia, żadne odkrycie.
Oczywiście, jeśli czynność była zła, no to należy się jej wystrzegać i nie powtarzać absolutnie. Ale nie o to chodzi, w żalu za grzechy. Żal za grzechy jest z powodu tego, że się zawiodło Boga i bliźniego. To jest żal z powodu miłości, zawiedzionej miłości. Jeżeli, może to nie jest najszczęśliwszy przykład, no ale niech będzie. Panowie mi wybaczą. I wcale tu się nie będę podlizywał panią. Jeżeli facet idzie do pubu z kolegami na mecz, przeciągnie ze dwa pszeniczne, jeszcze drużyna, której kibicuje, wygra, to popełni grzech? No nie popełni, no wiadomo, że nie. Ale jeżeli w domu zostawi żonę z trójką dzieci chorych na grypę żołądkową, że żona nie nadąża im tyłków podcierać i wody dawać, żeby się nie odwodnili, to popełni grzech? Popełni. Ale nie czynność, nie wyjście do pubu będzie grzechem. Będzie grzechem zawiedziona miłość. Będzie żałował tego, że zawiódł miłość żony i dzieci. To będzie żal z powodu zawiedzionej miłości, a nie z powodu wyjścia do pubu. Bo żal za grzechy to jest żal z powodu zawiedzionej miłości. I dotyczy Boga i człowieka. To jest żal za grzechy. I papież Franciszek mówi, czasami Panu Bogu wystarczy, że się żałuje, że nie umie się żałować. Że Panu Bogu wystarczy ten skrawek serca, by się uchwycić z tym otuleniem. Słuchajcie, papież przytacza historię takiego niemieckiego żołnierza, którego podczas I wojny światowej pochwycili francuscy partyzanci. Skazali go na śmierć, ustawili przed plutonem egzekucyjnym, zawołali księdza. I ten ksiądz się pyta tego młodego żołnierza, czy chce się wyspowiadać. A on mówi, że tak. I spowiada się, że większość jego grzechów w tym krótkim, młodym życiu dotyczyła 6-9 przykazania, że miał mnóstwo kobiet, mężatek i niemężatek, a ten ksiądz się go pyta, lufy wycelowane, nie? I ten ksiądz się go pyta, czy żałujesz? A on mi, proszę księdza, nie żałuję, jakbym miał 5 minut chociaż jeszcze, to choć z jedną bym się chciał spotkać, nie? I ten ksiądz patrzy na niego i mówi, a czy żałujesz, że nie umiesz żałować? Czy żałujesz, że nie żałujesz? A on mówi, żałuję. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i rozstrzelali go. Papież mówi, ten ksiądz stoczył heroiczną walkę o duszę tego człowieka. Heroiczną walkę o to, żeby ten młody żołnierz poszedł do nieba. Żeby nie został potępiony. Czasami stajemy w momencie, kiedy musimy powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, żałuję, że nie umie żałować. I to wystarczy Panu Bogu, żeby mógł się uchwycić z łaską swojego miłosierdzia. I ostatnia rzecz, kochani. Przepraszam, że dzisiaj tak długo, ale proboszcz od niedzieli powtarzał, że on chce 50 minut, a jak już jest 50 minut, to siedzi w konfesjonale. No i żartuję dopiero 30. Powoli lądujemy. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Kochani, kiedy stajemy na miejscu mizery, kiedy dochodzi do wyznania grzechu i otulenia miłosierdziem, to miłosierdzie, które przyjmujemy, ono, jak mówi psalmista, rozlewa się z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją, którzy się boją Pana. Kiedy przyjmujemy Boże miłosierdzie, to nie zatrzymujemy tej łaski dla siebie. Przyjmujemy Boże miłosierdzie i ono się rozlewa na naszych bliskich, na ludzi, z którymi się na co dzień spotykamy, w rodzinie, sąsiedztwie, w pracy i tak dalej, i tak dalej. Miłosierdzie Boże przyjęte się rozlewa. Nie sposób go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego tak ważne jest, kochani, żebyśmy przyjmując to Boże miłosierdzie, mieli świadomość, że to ma siłę rażenia. Że siła rażenia jest ogromna. I nie dotyczy tylko nas, ale naszych bliskich i wszystkich, z którymi się spotykamy. Jeśli oni tylko się na to Boże miłosierdzie otwierają.
Stąd zobaczcie, tak ważnym jest, żeby zauważyć to, że sakrament pokuty i pojednania nie jest tylko formalnym odpuszczeniem grzechów. To nie jest tylko to. Ale sakrament pokuty i pojednania jest momentem, w którym rozlewa się Boże miłosierdzie nie tylko na ciebie, ale na twoich bliskich, wszystkich, z którymi się spotykasz. Dlatego tak ważnym jest, żeby nie czekać na otulenie Bożym miłosierdziem do świąt. Nie chodzi o to w naszym życiu, żebyśmy się spowiadali przy okazji. Zobaczcie, jaka chora mentalność się w naszych głowach gdzieś tam zakorzeniła. Że spowiadamy się przy okazji świąt wielkanocnych, Bożego Narodzenia, pierwszego piątku, pierwszej soboty, pogrzebu, ślubu. I dobrze, pięknie, że się spowiadamy na święta, na pogrzeb, na ślub. Piękna sprawa. Bogu dzięki. Ale kompletnie nie o to chodzi w spowiedzi. W spowiedzi chodzi o to, żeby się dać przytulić Jezusowi, dać otulić się Jezusowi, żeby Boże miłosierdzie, które przyjmujemy, rozlewało się z pokolenia na pokolenie, a nie raz w roku. A nie raz w roku. Ja tam się przytulam co tydzień. Choć nie mam grzechów ciężkich. Ale się poprzytulam co tydzień. No. Pomyślcie sobie, abyście jak do męża czy do żony raz w roku przytulili. Nie mówiąc już więcej. No to co to by było? No jak, co można zrobić, jak się raz w roku człowieka przytuli? No niewiele można zrobić. Ile Jezus może uzdrowić serca, jak się raz w roku tylko przychodzisz do Niego po uzdrowienie? Nie? Kochani, to nie chodzi o to, żebyśmy sobie tu wymawiali, kto się z jaką częstotliwością spowiada. Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie chodzi w spowiedzi tylko o formalne odpuszczenie grzechów. Chodzi o przyjęcie Bożego miłosierdzia, które się rozlewa z pokolenia na pokolenie. Obserwowałem to w życiu jednej rodziny. Kiedy słuchajcie, jeździłem w jedna z parafii w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem tam pierwszy raz w 2012 roku i przyszło takie młode małżeństwo do zakrystii po mszy świętej, prosząc o to, żeby się pomodlić dla nich o dar potomstwa, i mieli mnóstwo pretensji do Pana Boga, że Pan Bóg się na nich mści za to, że kiedyś byli daleko od Niego i dlatego teraz nie mogą mieć dzieci, że to jest zemsta Pana Boga. I jakoś starałem się im wytłumaczyć, że to nie jest zemsta Pana Boga, no ale nie szło mi to jakoś. No ale pomodliłem się, żeby mogli mieć to dzieciątko. Słuchajcie, przyjeżdżam do tej parafii w 2014 roku. Oni przychodzą do zakrystii z małym dzieciątkiem na rękach. Ja ucieszony, myślę, nie wiem, czy urodzili, czy adoptowali, ale dzieciątko na rękach. A oni zapłakani mówią, dlaczego Pan Bóg jest takim tyranem, że kiedyś się mścił, że nie mogli mieć dzieci, a teraz się tak zemścił, że dał im niepełnosprawne dziecko. Dziecko, które nie wydaje dźwięków, nigdy nie będzie mówić. Nawet nie wiedzą, kiedy go coś boli. Dopiero wtedy, gdy łzy mu płyną po policzkę. Dlaczego Pan Bóg jest taki okrutny? Mówię, że na pewno Pan Bóg nie jest taki okrutny, no ale mówię, pomódlmy się. Jestem w grudniu tamtego roku, tu od was z Phoenix poleciałem właśnie na wschodnie wybrzeże. Jestem w tej parafii, staram się mówić kazanie, a w pierwszej ławce taki mały bajtel tak krzyczy, tak przeszkadza, że nie mogę myśli skupić. Generalnie mi dzieci nie przeszkadzają, mogą gadać, łazić, cokolwiek, ale ten tak się darł, że po prostu przenikał mój mózg, po prostu nie byłem w stanie zdania sklecić. Nawet mój kajecik, który zawsze mam, jakbym się zawiesił albo za długo gadał, żeby się sprowadzić do porządku, miałem przed sobą, nie skutkowało. Byłem tak wnerwiony na niego, że słuchajcie, zszedłem do zakrystii po tej mszy, patrzę, a oni jeszcze przychodzą do zakrystii. I dopiero kiedy przyszedł do tej zakrystii, ja poznałem tych rodziców jego. I zamiast powiedzieć cokolwiek innego, to wypaliłem taką głupotę, że oni weszli do zakrystii, a ja mówię, a to on gada?
a to on gada. Oni się zaczęli śmiać. I proszę księdza, gada. Nagle zaczął gadać. Lekarze mówią, że to taki wybryk natury. Wybryk natury, że zaczął gadać. A ja widziałem, jak z pokolenia na pokolenie rozlewało się Boże miłosierdzie w ich rodzinie. Gdzie najpierw Bóg wychowywał rodziców do przyjęcia Bożego miłosierdzia, a później rozlewał dosłownie, prawda, dotykając tego dzieciaka. Dlatego, kochani, z całego serca chcę was zaprosić jeszcze raz dziś, jak ktoś wczoraj nie miał odwagi, to dzisiaj z całego serca zapraszam, by stanąć na miejscu mizery, by uświadamiając sobie swój grzech, z pokorą wyznać ten grzech, przyjąć to otulenie Bożym miłosierdziem i przytulać się do Pana Jezusa jak najczęściej, szukać po grzechu ciężkim, szukać jak najbliższej okazji, żeby się wyspowiadać, żeby móc przyjąć to otulenie Bożym miłosierdziem. A wtedy, kochani, na pewno będziemy mogli doświadczyć tego, co nasza mizera. A czego doświadczyć, to opowiemy sobie już o tym jutro. Amen.